dokładnie nie możemy robić, ponieważ przegrałeś! O nie, jeszcze nie było startu. Dzisiaj cały dzień próbujemy nie krzyczeć. Kto ostatni krzyknie, ten wygrywa. Wszystkówki i właśnie rozpoczynamy ten challenge za 3. Zaczynamy cię od mega ciężkiego challenge'u, ponieważ musimy posprzątać z tych po chłopakach, ponieważ zrobili tam syf, a tam są myszy. A ja bym bardzo chciała wygrać, dlatego... O! To nie jest oszustwo, moi drodzy. Nie. To wszyscy zaklejmy. No to zaklej. Zaklej, świetnie. Ten dzień może być lepszy? Patryczku. Patryk. Czy ty chcesz, Patryk, żebym już przegrała? Patryku i Fausti. Czy ty chcesz, żebym już przegrała? Fausti i Patryk. Nie da się nie... O, weźmiecie worki na śmieci. Kurde, nie zciszajcie, ja nie słyszę. Tak, weźmiecie worki, Patryk, na śmieci. Chodźmy do pokoju, do Bartka, tam nic nie słychać przecież. Ach, weźmiecie worki na śmieci może, co? Weźmiesz, Hania, świetnie. Dziękuję, Haniu. Dzisiaj to jest wyjątkowo spokojny odcinek, ale podoba mi się, co w końcu jesteśmy tacy elokwentni. Tak, nie przykrzykujemy się, nikt nie przebiega, co zobaczcie. Pierwszy raz robimy test, czy naprawdę nie słychać u Bartka, jak ktoś kogoś woła. Jest to wykuszenie, faktycznie. A będziesz piszczał, jak zobaczysz myszkę? Nie. A ja bym zapiszczał na przykład. A piszczenie to też krzyk. Tak. Dobra, proszę państwa, wszędzie są kupy myszy, więc troszkę się brzydzę, ale nie krzyknę, bo nie boję się myszy. Wika, idzie Bartek, jakby co do ciebie. Damy po tobie. Excuse me? Nasrałeś tam takie małe bobki. Faktycznie, zapomniałem, przepraszam. No, słychać. Natalia przegrała. Fausti robi test w pokoju Bartka, cię słuchać. Ale kłamca, idziemy go wyjaśnić. Kłamca! Co? Byłam u ciebie w pokoju. No i co? W łóżku. Poprosiliśmy Natalię, żeby krzyknęła moje imię. No. I słychać. Nie, jak jest... czy były zamknięte drzwi? Były. Dobra, no czasami po prostu muszę udawać, że nie słyszę, co do mnie mówicie, żeby minął mieć rok. Chociaż... Czy możecie mnie winić o to, że chcę mieć święty spokój? Coś czuję? Że dzisiaj w tym odcinku odpocznie mi głowa. Serio. Każdy jest spokojny. Podoba mi się to. Czy to było to? Nie. Troszeczkę za cicho zareagowałaś, ale to było takie śmieszne, że... Trzeba to dodać najpikantniejszy sos. O tak! Jezus Maria. To krzyknął. To była Natalka. O, myślałem, że to Fausti. Oj. A co wy robicie, Asiu? Nic. Zachowujcie się, jakby to był najtrudniejszy challenge ever. Gdzie schować to? Trzeba zrobić ślad, tak jakbyśmy jedli. No ale było. Przepraszam, świeży. Dobra, ale śmiesznie się nagrywa odcinek tak po cichu. Czuję, że będzie zmuła. Że jesteśmy mniej dzisiaj wyrywczy. Tak. Czemu leży tutaj puste opakowanie po kanapce, skoro jakby tu jest kosz? Świeży szukam omletu, pan nie da. A gdzie jest mój omlet? Ktoś mi zakosił omleta. Oby tylko nikt mnie nie pokazał. Ktoś myśli, że zabranie mi jedzenia jest na tyle denerwujące, że krzyknę? Nie ma mowy. Było dolać oliwy do ognia. Sosu. Ona pan będzie tak krzyknął, albo zrobiłby swoją milionego. Gdzie jest moje żarcie? Muszę ci zdradzić, że jakby oni nie tylko ci zabrali to, ale też zjedli na pół. Jasne. Drugi dzień z rzędu sprzątam opakowania po kanapkach Patryka. Co za dzieciak. Widzowie, piszcie, Patryk, jak możesz. Gdzie jest mój omlet? Jaki omlet? Daj mi omleta. O nie, mój omlet znalazłem, spaliliście. Ale nie, wasza twarz. Idę szczury ogarniać. A, Patryk, miałeś po worki. Patryk! 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 Co? O, słyszał. Chodź, gdzie te worki? Co mówisz? Dobra, widzicie, nie jest mi dane sprzątanie tego strychu po prostu. Ej, wkurzę teraz świeżego. Przy nim doleję mu tego sosu. Wiesz, że zrobi ci krzywdę, ha, Fausti, na tym momencie. Będziesz krzyczała z bólu. Czy wy się cikacie kwaskiem cytrynowym? Co za... To jest typowa baba, bo zaczyna, a później ma prydę. Ale to moje. Nie patrzcie! O, shit, mam w oczach. Zrobili mi krzywdę. O, demet, ale to szczypie! A jest wkurzenie na twarzy Fausti. Chyba dostała prosto w twarz. Fausti ma reakcję alergiczną i traci wzrok powoli. Wyglądam teraz strasznie i będę ich tak straciła. O, bardzo dobrze. Widzisz? To było w ogóle nieprzemyślane z mojej strony. Gdyby kwaski cytrynowy ma O Jezus Maria, panna. Nie,
czemu tam jest straszna pani? Nie wiadomo, że w takim odcinku nie może zabraknąć jumpscare'ów, dlatego teraz siedzimy w pokoju u Haniulów. Mamy tutaj wyciemnione wszystko i będziemy oglądać jumpscary. Nie. Strasznie nie chcę tego oglądać, serio. 3, 2, 1. Są takie niepowstrzymane odruchy po prostu, jakby... A wy nie oglądaliście tego typu rzeczy, jak mieliście 8 lat? Bo ja tam... pomysł! Ej, to ja tam też stoi, czy to jest światło? Ja tam też stoi. Ja patrzę, no nie ciągnij mi, patrzę, no. Krzyknąłem, czy nie? To było to samo, co Hania. Nie, był krzyk! Ale duży! On tu skoczy. Ale to było słabe! Słabe to było jak! Low quality videos are the worst. Ej, ale to jest ogólnie mój guilty pleasure. Lubię takie rzeczy oglądać chyba. A ja nie lubię bardzo. Mam ale teraz ten wąż. O Jezu, ale pyton wielki. Wielki pyton. O nie, co tu skoczy coś? O nie. Nie, wyskoczy. O, w dupę, no i czemu to jest? On tu będzie. Jesus Christ. O, Jezu, to tego tylko. Nie. Co to zrobiłeś? Po co? Ty jesteś. To było słabe. Ale było ja się wszystkiego boję. Nie, to trochę cringe'uje w sumie, nie straszy w ogóle. To jest śmieszne. Proszę Państwa, szykujemy się właśnie do kolejnej konkurencji, ale przed nią chcemy pokazać reakcję Hani. Krzyknęła. No niestety jakby ja sama miałam takie, że ej dobra, to był krzyk czy nie, bo telewizor zagłuszał. Ale to zdecydowanie było przestraszenie się. Jestem słaba w jumpscare'ach, ale nie wiedziałam, że aż tak słaba. Więc życzę wam powodzenia dalej. Ja teraz mogę was straszyć tak naprawdę. Nie jestem największą pipką w Gen Z. Podoba mi się to, dziękuję. Ale dołącz do mnie szybko, dobra? Nie. Widzowie, teraz gramy w Fasmofobię, czyli mapkę horror z duchami, demonami i tak dalej. Prawdopodobnie się bardzo przestraszymy. Miejmy nadzieję, że nie będziemy krzyczeć. Jestem z świeżym w drużynie. Piąteczka. Muszę pamiętać o tym, że to jest tylko gra i muszę pamiętać o tym, że nie mogę krzyczeć. Czego mam nie mówić? Rusel? Nie mów, no debilu. Chodź, musimy, chodź ze mną i musimy znaleźć... O, widziałem coś przed chwilą. Ja się widzę, w ogóle nie boję jak coś. Wydaje mi się, że raczej nie krzyknę. Rusel, co? Nie mów, bo serio on się słyszy cały czas. A jak powiesz, że się boisz, to też widzę. Boję się. Ej, kubek tu spadł, widzisz? No, mówiłem ci. Prąd nam wydupił. Musimy zejść na dół. 13 stopni. To na pewno nie tutaj. Ej, patrz, duch! Glicza mi duch. Ej, tutaj są, tu jest ręka stary. Kości są. Robię fotę. O, dobra, zaczynam się stresować tutaj. Dobra, zrobiłem fotę, to teraz? Chodź, idziemy gadać z duchem. Dobra. Dzień dobry, czy ty tu jesteś? Daj mi znak, jeżeli tutaj jesteś. Daj mi znak, czy ty tutaj jesteś. Ile masz lat? 17. Russell Hoss. Nie mów, debilu. Halo, jesteś tutaj, daj mi jakiś znak. O, prawie krzyczałem. Halo, duchu, nie boję się ciebie. Daj tu książkę tu i tego doca tu. Tutaj, po lewej. Zgaś latarkę, debilu. Zabił mnie. Dobra, gdzie ty jesteś świeży? W sztabie. Co teraz jestem co? No tak. Nie, co mam zrobić? Kończ grę! Nie. Patryka Buta tutaj idzie. Przetrwałem? Znaczy nie wygrałeś, przetrwałeś po prostu. Proszę Państwa, ta gra jest bardzo straszna. Gdyby na nie wyskoczył, myślę, żebym krzyknął tak jak Patryk. I stary, jak siedziałem w tej szafie, to on chodził i tak... Dobra, teraz czas na nas. Czy jest ten Jerzyk? Co? Ej, a tu są teraz szatani. Ej, bardzo to był taki krzyk. O nie! Nie! Czemu krzyknęłam? Bo tu są dwa krzyki. Ej, ale co? Ty gadasz? No to nie krzyknęłam na pewno. Ja krzyknęłam na pewno, bo się przestraszyłam. Ej, czemu jesteś w jakimś kręgu, gdzie są jacyś... Ja odkładam na spokój, bo ja teraz na tym krzyknęłam drugi raz. Czy ja naprawdę się przestraszyłem w dupę Jerza takiego gówna? To był krzyk. Nie, nawet to nie. Chyba nie. Co to jest? W ogóle nie zaczęliśmy gierki. No cóż, chciałam sobie pograć w gierkę, ale nie możemy teraz grać w gierkę, bo już odpadła jedna osoba, a mamy limit, żeby tutaj w tym zadaniu nie zostało zbyt dużo osób wyeliminowanych, ale odpadły właśnie już trzy osoby, więc ja jestem w grze Bartkiem Kubickim i świeżym. Wygrywam to, kochani. Dobra,
dostałam misję od Wiki, by przestraszyć Bartka Kubickiego. W tym celu muszę założyć na siebie maskę. Chyba jest git, co? Ty nie widzisz tego, że Bibi ma twarz jak mops? Jak mops? No. Czemu? Bibi ma twarz jak mops? No. Ej, a zauważyłeś to, że Bibi ma to jak grzyb? Co ma jak grzyb? No tej... Te blaszki? No. Nie zauważyłeś tego? Ej, a wiesz, że czemu jej się tak zagroniło tutaj mocno? Jo, nie! Słyszałem znowu aż! A ja się tak cieszę, że Bibi będzie na odcinku, że Bibi. O, wy jesteście chamo okrutne! No i znowu jesteśmy w finale świeży. Yeah. Najgorsze przed nimi, bo dom strachów! Ty, jak teraz o tym myślę, to było tak debilnie oczywiste. Zastanawiam się, co tu zrobić, żeby jakoś wyeliminować Wikę. Mam dwa pomysły. Pierwszy to pająk, a druga rzecz to był pomysł taki, żeby wypuścić Gengara w bramkę. Wtedy on wybiegnie i zacznie krzyczeć: Gengar, chodź! I wtedy, wiesz, przegrywa. Nagle są to tylko małe pojączki. Dobra, mam jednego pojączka. Jak wiesz, o której? Co się znowu? Ej, kurde! Przestań strać, bo mnie dzisiaj nie wystraszysz! Tu ciła się. Nie boisz się? Dzisiaj się niczego nie boję. Ja się fest boję tego. Ale ubieraj się, będę ci mać. Ej, jakby była taka funkcja, w której możecie to poczuć, to by było mega. Ale... Dobra, wiesz co, ja pójdę kupę, bo mi się chce teraz. Przedłużasz, ja już w ogóle czekam w butach, w kurtce. Dobra, czekaj, idę do toalety jeszcze. Lubię się bać, dla mnie to jest taka adrenalina przyjemna. To jak nie przepadam, bo o tym wiecie, i boję się wodnych przejażdżek, tego typu rzeczy. Tak, jakieś straszne, to jest jakby, one mnie często bardziej śmieszą, niż się ich boję. Także mi się to podoba. Proszę państwa, jesteśmy w domu strachów. Już kiedyś tu byliśmy, ale nie w dwójkę. Nie w dwójkę i no wiecie, dzisiaj nie możemy krzyczeć w żaden sposób, więc musimy się hamować. No, dobra, zaczynamy, proszę państwa. Masz coś? Mam, tak. Masz wszystkie? Dobra, lecimy dalej. Dobra, krzykłam! Krzyknęłaś, tak? Tak, krzyknęłam. Dobra, wygrałem ostatnio. Wygrałeś, gratulacje! Ale Wika, ale musimy i tak dojść do końca, wiesz, o tym. Nie, chcę dochodzić do końca. Musimy. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Ale teraz mogę się ciebie trzymać. Dobra, zabieram, zejdź. Dobra. Sądziłam, że się będę tak bać we dwójkę, jest okropnie! Zapierdziele, nie otwiera się to! Ło, wow, Maciek! Nie, ja już chyba nie chcę! Chcesz pod kratę, czy ja? Tak, idę pod kratę. No idziesz, dawaj. Naciskam, no! Dajcie mi wyjść, a nie, poczekajcie mnie na sekundę, strasznie się boję. Świeży! No nie! A, co jest? Ej, dobra! Co tu się robiło? Nie, muszę wam powiedzieć, już teraz wam to mówię, że we dwójkę jest turbo bardziej hardcore, jeżeli chcecie iść na takie coś, to koniecznie... Aaaa! Ja pier... Ej! Dobra, czy ja wchodzę teraz, tak? Tak. Wiedziałam, no wiedziałam, że tak będzie! Nie, dobra, nie patrzę, wygrywasz 300 zł! 300 zł w tym odcinku, no i... Nie boję się niczego! Ale dzięki temu się wykrzyczałem teraz. Jest! Wygrałem 300 zł! Widzimy się jutro po 17.